Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was kilka propozycji na pyszne i proste fit ciasta. Każde z nich będzie przygotowane na 6 kawałków, aby nie było za dużo. Ciasta są naprawdę niskokaloryczne, bo spory kawałek ma tylko maksymalnie 240 kalorii. Jeśli chodzi o cukier, to będzie tutaj tylko mały dodatek z takich produktów jak skyr waniliowy czy herbatniki. Ale przypominam, że jesteśmy na kanale, gdzie stosuje się zasadę 80/20 w diecie i jak najbardziej taki mały dodatek może być w zdrowych fit ciastach. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, aby mój kanał mógł dalej się rozwijać. Zanim przejdę do filmu, to szybkie 3 słowa o słodzikach. W filmie będę używać czasem ksylitolu, a czasem erytrytolu, a to z tego względu, że erytrytol nie nadaje się do niektórych ciast, bo jak erytrytol jest w zbyt dużej ilości, to zaczyna wytwarzać taki bardzo niefajny, metaliczny posmak. Wtedy idealnie nada się ksylitol. Próbowałam już różnych wersji tych ciast i te, które podam Wam w filmie, są sprawdzone i wychodzą najsmaczniejsze. Moją pierwszą dzisiejszą propozycją jest sernik. Sernika nie mogło zabraknąć w tym filmie zdecydowanie. Zaczynam tutaj od oddzielenia białek od żółtek i ubijam je na sztywną pianę. W drugiej miejsce umieszczam jedną kostkę mielonego twarogu półtłustego, 2 skyry waniliowe, mleko, żółtka, budyń waniliowy, ksylitol, proszek do pieczenia i wszystko dokładnie blenduję. Do gotowej sernikowej masy dodaję ubite wcześniej białka i całość bardzo dokładnie mieszam. Formę wykładam papierem do pieczenia, boki delikatnie smaruję odrobiną oleju rzepakowego, no i wylewam masę na sernik. Sernik piekę 40 do 45 minut w około 170-175 stopniach, grzanie góra-dół z termoobiegiem. Ale najlepiej jest pilnować, bo pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i być może u Was będzie ten sernik zrobiony szybciej. Po tym czasie sernik zostawiam na około 15 minut w wyłączonym piekarniku z lekko uchylonymi drzwiczkami. Następnie wyciągam sernik z piekarnika i czekam, aż wystygnie. Gdy sernik jest już przestudzony, to kroję go na 6 części i sypię pudrem z ksylitolu. Tak się prezentuje gotowy sernik. Nie wiem dlaczego lekko przypiekły mi się boki, ale to nic, bo nadal naprawdę jest bardzo smaczny. Także koniecznie sobie go zróbcie, jeśli też jesteście takimi fanami sernika jak ja. Moją dzisiejszą drugą propozycją jest ciasto budyniowe na herbatnikach a la Raffaello. Zaczynam od przygotowania budyniu. W naczyniu odmierzam 600 g mleka, a do szklanki dodaję 60 g budyniu oraz ksylitol. Zalewam to 1/5 odmierzonego mleka i dokładnie mieszam, aby nie było grudek. Do garnka wlewam odmierzone mleko i czekam, aż zacznie się gotować. Wtedy wlewam budyń i gotuję na mniejszym ogniu, aż budyń zgęstnieje. Budyń cały czas mieszam, aby się nie przypalił. Gotowy budyń ściągam z płyty i dodaję do niego wiórki kokosowe. Naczynie wykładam papierem do pieczenia. Jest to opcjonalne, ale wtedy całe ciasto ładnie odchodzi, a że ja nie mam zmywarki, to ciężko mi domyć naczynia po ciastach, więc u mnie zdecydowanie ten papier zawsze jest. Na spodzie formy układam 6 herbatników namoczonych w mleku. Jeśli macie możliwość, to wybierzcie herbatniki bez cukru, a jeśli nie, no to zwykłe. W jednym kawałku ciasta są tylko 3 takie herbatniki, więc nie dajmy się zwariować. Na to wylewam 1/3 masy budyniowej i dokładnie rozprowadzam. Następnie znowu układam 6 herbatników namoczonych w mleku, na to 2 część masy i później powtarzam czynność. Ciasto ma mieć 3 warstwy. Wierzch ciasta sypię wiórkami kokosowymi. Czekam, aż ciasto całkowicie ostygnie, a następnie wkładam je do lodówki na całą noc. Może to być też kilka godzin, ale jednak polecam włożyć na całą noc, bo będzie pewność, że budyń odpowiednio stężeje. Po nocy w lodówce ciasto jest gotowe, więc kroję je na 6 części. Ja jeszcze zawsze odkrajam boki tego ciasta, aby po prostu lepiej wyglądało. I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Banalna, bez pieczenia, a naprawdę jest przepyszna. Także koniecznie musicie sobie zrobić to ciacho.
Jeśli szukasz smacznej diety, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze gotowe jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Każdy jadłospis dostępny jest w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, gdzie każdy dzień diety macie pokazany osobno. Oprócz tego dostępny jest super kalkulator zamienników, gdzie możecie wymieniać produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli przykładowo go nie lubicie lub po prostu macie ochotę na coś innego. Koniecznie sprawdźcie naszą stronę. Moją kolejną propozycją jest Fit malinowa chmurka na biszkopcie. Są 4 etapy jej robienia, ale naprawdę każdy z nich jest banalny i szybki, a efekt finalny zdecydowanie wszystko wynagrodzi. Zaczynamy od zrobienia biszkoptu na spód. Najpierw oddzielam białka od żółtek i ubijam je na sztywną pianę. Do ubitych białek dodaję mąkę, żółtka, erytrytol, mleko i całość dokładnie mieszam. Formę wykładam papierem do pieczenia i wylewam masę. Biszkopt piekę mniej więcej 10-12 minut w 180 stopniach, grzanie góra-dół z termoobiegiem, ale pilnujcie tego, bo każdy piekarnik jest inny. Gotowy biszkopt zostawiam do przestudzenia i od razu dam znać, że ja jednak mogłam go troszeczkę bardziej zarumienić, więc wy zróbcie taką bardziej podpieczoną wersję. Drugi etap to robienie galaretki. Niestety nie znalazłam nigdzie w sklepach galaretki bez cukru, a jest to zbyt prosty produkt do zrobienia w takiej wersji, więc postanowiłam, że galaretkę zrobimy domową i wyszła naprawdę mega smaczna. Zaczynam od zaparzenia jednej szklanki malinowej herbaty. Następnie w innej szklance umieszczam żelatynę, zalewam ją wodą i odkładam do napęcznienia. No i oczywiście całość mieszam. W garnku umieszczam maliny, zalewam je zaparzoną herbatą, dodaję erytrytol, mieszam i umieszczam na płycie. Jak żelatyna napęcznieje, to dodaję ją do garnka i całość lekko podgrzewam, aby ta żelatyna się rozpuściła. Pamiętajcie, aby tego nie zagotować, a jedynie lekko podgrzeć. Domową galaretkę odkładam do wystudzenia, a następnie do lodówki, aby lekko stężała. Na biszkopt wylewam galaretkę, która jest już w pół gotowa. Jeśli wylejecie od razu i nie poczekacie, aż stężeje, to przysiąknie Wam biszkopt, a cała reszta rozleje się po lodówce, a tego zdecydowanie nie polecam. Także poczekajcie, aż galaretka będzie miała właśnie taką konsystencję. Ciasto chowam do lodówki, aby galaretka jeszcze bardziej stężała. Następny krok to zrobienie białej masy. Zaczynam od żelatyny, którą umieszczam w szklance, zalewam wodą, mieszam i odstawiam do napęcznienia. Do tej masy użyję 20 g śnieżki i zaznaczę, że to nie jest nic fit, ale na ciasto wyjdzie tylko 20 g, więc to jest tyle co nic, a nie dajmy się zwariować, ważny jest balans. W naczyniu umieszczam 20 g śnieżki i dolewam 100 g mleka. Miksuję, aż składniki dokładnie się połączą. Żelatyna napęczniała, także umieszczam ją w garnku i delikatnie podgrzewam, aby się rozpuściła. Tutaj również przypominam, aby jej nie zagotować. W misce umieszczam jogurt grecki, zmiksowaną śnieżkę, erytrytol i żelatynę. Całość bardzo dokładnie mieszam. Gotową białą masę wylewam na stężałą galaretkę i chowam do lodówki na całą noc. Ostatnim etapem jest domowa beza z ksylitolu. Moim zdaniem beza z erytrytolu nie wychodzi smaczna, dlatego bardzo polecam wybrać Wam ksylitol. Ksylitol najpierw mielę na puder. W misce umieszczam białka oddzielone od żółtek, a żółtka zostawiam sobie przykładowo do jajecznicy. Białka ubijam na sztywno. Gdy zaczną się ubijać, to stopniowo dodaję ksylitol. Miksuję dłuższy czas, bo ta masa ma być taka mocno ubita i błyszcząca. Na sam koniec dodaję łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i łyżeczkę soku z cytryny. Całość dokładnie mieszam. Na papierze do pieczenia odrysowuję formę, aby wiedzieć, jak dokładnie rozłożyć bezę, aby była ona na całe ciasto. Po odrysowaniu tej formy wykładam masę i formuję bezę. Na sam koniec bezę sypię płatkami migdałów. Bezę piekę w około 125 stopniach, grzanie góra-dół, bez termoobiegu. Po tym czasie wyłączam piekarnik i trzymam bezę kolejną godzinę, nie otwierając drzwiczek. Następnie bezę wyciągam i studzę. A jak się już ostudzi, to chowam do lodówki na całą noc i ja dopiero rano
odrywam ją od papieru do pieczenia, jak będzie wyschnięta i krucha. Beza po wyjęciu z piekarnika będzie miękka i gumowa, ale spokojnie po całej nocy w lodówce zrobi się sucha i krucha. Następnego dnia zaczynam od oderwania bezy od papieru do pieczenia. Następnie wyciągam ciasto z lodówki i przed wyjęciem go z formy przejeżdżam nożem dookoła, aby nic przypadkiem tam się nie przykleiło do ścian formy. Na gotowe ciasto wykładam bezę i kroję je na 6 kawałków. No i jeszcze przejeżdżam nożem od spodu, aby biszkopt na pewno odszedł od papieru do pieczenia. Ale jak go dłużej przetrzymacie niż ja w piekarniku, o czym wcześniej wspominałam, to bez problemu powinien odejść. Gotową malinową chmurkę wykładam na talerz i tak się właśnie prezentuje. Może i ma więcej warstw do zrobienia niż reszta ciast, ale naprawdę warto spróbować, bo moim i mojego męża zdaniem jest po prostu przepyszna i genialna. No a poza tym każda z tych warstw jest naprawdę bardzo prosta i szybka do zrobienia. Trzeba tylko czekać, aż jedno, drugie, trzecie stężeje, coś tam wystygnie, coś się wysuszy, ale później efekt finalny jest naprawdę super. Ostatnią moją propozycją w dzisiejszym filmie jest ciasto inspirowane kopcem kreta. Jest czekoladowe, słodkie i po prostu pyszne. Zaczynam od zrobienia biszkoptu. Najpierw oddzielam białka od żółtek i ubijam je na sztywną pianę. Do ubitych białek dodaję mąkę, żółtka, proszek do pieczenia, kakao prawdziwe, erytrytol oraz mleko i wszystko dokładnie mieszam. Formę na ciasto wykładam papierem do pieczenia. Nie jest to konieczne, ale polecam, bo wtedy bardzo prosto jest wyciągnąć biszkopt, a później również całe ciasto. Masę przelewam na papier do pieczenia i piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół i termoobieg przez około 16-18 minut. Ale każdy piekarnik jest inny, więc koniecznie sprawdzajcie. Biszkopt po upieczeniu wyciągam i zostawiam, aby ostygł. Gdy biszkopt wystygnie, to robię białą masę do ciasta, zaczynając od umieszczenia żelatyny w szklance. Następnie zalewam ją wodą i dokładnie mieszam. Odstawiam do napęcznienia. Czekoladę siekam, u mnie jest to czekolada gorzka 64% z wedla i jest pyszna, więc polecam. Żelatyna napęczniała, także umieszczam ją w garnku i lekko podgrzewam, aby się rozpuściła. Pamiętajcie tylko, aby jej nie zagotować. W miejsce umieszczam jedno opakowanie ricotty, dwa jogurty waniliowe i mogą to być dwa skyry, ale polecam też wersję jeden skyr waniliowy i jeden serek homogenizowany waniliowy. Dodaję także posiekaną czekoladę, rozpuszczoną żelatynę i całość dokładnie mieszam. Wystudzony biszkopt wyciągam na chwilkę z formy i odkrajam górę. Tą samą górę biszkoptu kroję w bardzo drobne kawałki. Spód wkładam z powrotem do formy i układam pokrojonego w plasterki banana. Na to wylewam białą masę i wierzch sypię pokrojonym wcześniej biszkoptem. Wstawiam do lodówki najlepiej na całą noc. Ja na filmie niestety nie miałam czasu czekać, bo musiałam szybko montować ten film, więc u mnie jest to wersja po 3 godzinach, ale po nocy w lodówce ciasto jest lepsze, bo ta masa biała jest lepszej konsystencji. Gotowe ciasto kroję na 6 kawałków i przekładam na deskę. Mi się jeden, jak widać, nie zmieścił. I tak się prezentuje moja dzisiejsza, ostatnia propozycja. Koniecznie sobie spróbujcie tego ciasta, szczególnie jeśli lubicie smak czekoladowy, albo jeśli po prostu lubicie taką standardową wersję kopca kreta. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, który przepis Wam się spodobał najbardziej. A jeśli macie jakieś propozycje, jakie ciasto mogłabym następnym razem stworzyć w fit wersji, to koniecznie piszcie w komentarzu. No i przypominam o zostawieniu po sobie subskrypcji, łapki w górę oraz komentarze, aby mój kanał mógł dalej się rozwijać. Do usłyszenia w kolejnym filmie.